Państwa chciałby zawsze mówić prawdę. Prawdziwe kłamstwa to idiom 6. edycji Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda, który dzisiaj rozpoczął się w Poznaniu. Wyjątkowa jest każda edycja. Nie różni się na pewno atmosferą, bo jest fenomenalna. Nie różni się gośćmi, bo są fantastyczni. I programem, który jest ewidentnie jednym z najlepszych programów. Troszeczkę musiałyśmy zaostrzyć reżim sanitarny. Festiwal Kryminału Granda co roku przyciąga pasjonatów literatury, zarówno tych, którzy w kryminale siedzą po uszy, jak i tych, którzy dopiero się nim zainteresowali. Zagadką dla nich są nie tylko historie w książkach, ale często i sami autorzy. Większości z tych autorów nie znam i właśnie tak przyszłam z myślą, że może coś ciekawego odkryję, jakiegoś nowego pisarza. Stali bywalcy Grandy również znajdą coś dla siebie, nowe wydania książek i możliwość głębszego wejścia w historię za sprawą ich autorów. Mimo że kryminał kojarzy się raczej z mrokiem, to z tym festiwalem wiążą same pozytywne emocje. Co roku bywam na tym festiwalu i po prostu chęć spotkania autorów i uzyskania wpisów do książek. Okazuje się, że z przyjemnością na Grandę przyjeżdżają co roku też sami pisarze, a spotkania z fanami ich cieszą. Takie imprezy mają to szczęście, że przychodzą na nie ludzie, którzy naprawdę interesują się tematem. Praktycznie wszyscy, którzy tu są, to są ludzie, z którymi można o tym porozmawiać. I właśnie te szczere rozmowy cenią sobie nie tylko stali bywalcy Grandy, ale też pisarze, dla których to okazja, by skonfrontować napisane przez siebie historie z emocjami, jakie wzbudziły u czytelników. I staniecie twarzą w twarz z czytelnikiem, który właśnie zada takie pytanie, zada inne. Zobaczymy, jak on reaguje na nas, na nasze książki. To jest naprawdę dla autora bezcenne. Festiwal Granda to także okazja do obejrzenia filmu w wirtualnej rzeczywistości i wystawy o przedwojennych zbrodniach w Bibliotece Raczyńskich. Kulminacyjnym punktem festiwalu jest gala premier. Gdzie przychodzą pisarze i początkujący zupełnie, ale też ci zaawansowani, którzy niedawno wydali swoje książki, będą o nich mówić. Jednak to nie koniec wrażeń festiwalowych. Jutro o godzinie 11:00 huczna parada, która uczci 95-lecie kobiet w policji. Na Starym Rynku zagra z tej okazji orkiestra Dęta. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.